Dzień dobry. Były premier, senator Włodzimierz Cimoszewicz jest naszym gościem. Dzień dobry, kłaniam się. Panie premierze, jak może rozwinąć się sytuacja w Kijowie po tym, co zdarzyło się dziś w nocy i mhm. wczoraj? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Parę godzin temu pan Kliczko stwierdził, że w działaniach władz nie widać logiki. I, i, I takie ma się wrażenie, kiedy się wie, że wczoraj władze proponują opozycji spotkanie i rozmowy, dzisiaj. A w nocy wysyła się milicję przeciwko demonstrantom. Z jednej strony też jest prawdą, że ta milicja nie używa brutalnej siły, jak 10 dni temu. Ale straszy. No, ale straszy, ale zachowuje się w sposób wrogi wobec tych, z którymi władza chce rzekomo rozmawiać. Więc być może jest tak, że pan Janukowicz, rząd testują wytrzymałość i reakcję tych manifestantów. Być może tak naprawdę nie chodzi im jednak o rozmawianie. A o co im chodzi? I, i, i wtedy mogłoby chodzić o to, żeby liderzy opozycji, liderzy protestujących oświadczyli, że wobec takich działań policji oni nie będą przystępowali do rozmów. To mogło być wyrazem takiej pewności siebie ze strony rządzących przekonania, że że manifestacje gasną, że manifestującym, protestującym nie starczy konsekwencji, wytrzymałości, żeby trwać dłużej. A może nie wystarczyć z powodu pogody na przykład? Tak, oczywiście. No to jest całkowicie ludzkie. Wybuch tych manifestacji był dość spontaniczny, związany prawda, ze znaną decyzją o podpisania umowy stowarzyszeniowej. Później uległo to wzmocnieniu tej bardzo brutalnej akcji Berkutu, zwłaszcza przeciwko młodym studentom. To było naturalne, ludzkie, ale te emocje jednak... Trochę opadają, i, i jeżeli a, m, nic się nie zmieni, to rzeczywiście może dojść do wygaśnięcia tych manifestacji. Opozycjoniści wzywają Unię Pomóż. Jak Unia może pomóc? Ja myślę, że Unia się bardzo angażuje. Świadczy o tym wczorajsza wizyta. Katrin Aszton w Kijowie. Ona tam została jeszcze już nawet dzisiaj w nocy, co na biurokratę brukselskiego jest zupełnie zdumiewające. Wydała w środku nocy oświadczenie reagujące na te wydarzenia no, na Majdanie Nocne. Więc Unia zajmuje w tej sprawie w moim przekonaniu jasne, jednoznaczne stanowisko. Niewiele więcej może zrobić w tej chwili. Oczywiście Unia może kontynuować rozmowy z władzami ukraińskimi, zachęcać je do takiego odważniejszego spojrzenia na szanse Ukrainy w ramach stowarzyszenia, w ramach umowy o wolnym handlu. E, Mimo, no... że nie oferuje ta, takiej ilości pieniędzy jak druga strona, tego konfliktu, można powiedzieć, druga strona, czyli Rosja. Proszę pani, ja osobiście uważam, że to jest jak raz trafne zachowanie ze strony Unii. Możemy naszej wspólnocie rozmaite rzeczy zarzucać całkowicie zasadnie, ale w tym przypadku chodzi o to, że my przecież dajemy Ukrainie wielką szansę przez umowę o wolnym handlu szansę wynikającą z dostępu do 500-milionowego rynku Unii Europejskiej. Ale. Ukraina musi sama podjąć wysiłek modernizacji, przekształcania przedsiębiorstw, podnoszenia konkurencyjności, i tego nie da się załatwić na zasadzie jakichś przepływów finansowych. Jak one byłyby zresztą wykorzystywane w państwie należącym do najbardziej skorumpowanych na świecie? Jak raz Transparency International tydzień temu ogłosiła najświeższą listę rankingową, i Ukraina jest bodaj na 144. pozycji, fatalnie. A jakie zadania stają przed naszymi politykami w związku z sytuacją na Ukrainie, przed tymi, którym to jest państwo, dla których to jest państwo ważne, bliskie? Proszę Pani, no oczywiście my nie mam do tego wątpliwości, że, że tak będzie powinniśmy zachować swoje zainteresowanie, aktywność pewną i tak dalej. A byłoby dobrze, gdyby nasze zachowanie, zachowania polskich polityków wobec tej sprawy, nie były motywowane w pierwszej kolejności potrzebami wewnętrznymi i polityki krajowej. A są? Ależ oczywiście rozmaite licytacje, kto tutaj jest lepszy, sprawniejszy, kto byłby lepszy, sprawniejszy, kto lepiej pomaga Ukraińcom. Ja widzę w tych wyjazdach na Euromaidan bardzo wiele tego typu elementów, czy taki element występuje bardzo często. Więc niech w swoim sumieniu rozważą, czym się kierują, czy dobrem Ukrainy i Ukraińców, czy swoimi doraźnymi interesami politycznymi. Bo to drugie naprawdę nie jest warte, żeby się tak zachować, czy się w to wtrącać. Ale oczywiście. No ale zdaje się, że Ukraińcom zależy na polskiej obecności, między tak, innymi polskiej obecności. Tak, oczywiście. W związku z głęboko, tym może motywy są drugorzędne w tej sprawie. Oni głęboko wierzą, że to jest robione w jak najlepszych intencjach i przypuszczam, że w wielu przypadkach to jest robione w dobrej intencji. Tylko mnie to są to intencje połączone. Po mówię otwarcie, bardzo razi to, że to jest tak nachalnie wykorzystywane, no, chociażby w rozmowach czy dyskusjach tu w kraju, między politykami w różnych, nie, w różnych Mediach. Więc a mniej więcej powinniśmy robić to, co, co do tej pory, przy czym a, celem nadrzędnym, nadrzędnym, to jest bardzo ważne, jak się ustawić hierarchię celów, powinno być zrobienie wszystkiego, żeby pomóc Ukraińcom w uniknięciu konfliktu siłowego. A inne cele, to bardzo ważne właśnie stowarzyszenie, zbliżenie z unią, itd, i tak, dalej, i tak dalej, nie powinny przesłaniać tego podstawowego. Użycie siły, zwłaszcza połączone z, ro, z lewem kryj na Ukrainie, to tragedia. I nie, nie wolno nam życzyć naszemu sąsiadowi takiej tragedii, niezależnie do czego by to potem prowadziło. Panie na osobiście zaangażował się Pan w obronę istniejącego jeszcze trzeba powiedzieć, systemu emerytalnego dlaczego. Za pół godziny, jak raz zacznie się debata w Senacie na temat tego projektu ustawy. Proszę pani, reforma emerytalna była jedyną z większych społecznych reform przeprowadzoną przez dwa całkowicie różne rządy mój i Jerzego Buzka. I nas łączyło takie myślenie o o stworzeniu bardziej bezpiecznych warunków dla emerytów. Chodziło nam o to, żeby ludzie czuli się pewni, żeby nie byli całkowicie zależni od kondycji finansowej państwa na bieżąco finansującego wypłaty emerytów. A teraz pana koledzy mówią o wielkim oszustwie, o wielkim przekręcie. Proszę pani, nie zgadzam się z nimi. Jest mi nawet przykro, kiedy słyszę takie rzeczy od ludzi, którzy byli w rządzie, który tę reformę emerytalną akceptował, przygotowywał, akceptował, kierował do Sejmu i tak dalej. Ale teraz szczycą się tym, że głosowali przeciw ostatecznie. Proszę pani, e, e, proszę mnie zwolnić z tego dosyć dobrze. przykrego obowiązku komentowania takich oportunistycznych zachowań. No, politycznych. no dobrze, to proszę e. powiedzieć, dlaczego ta, ta reforma e, nie do końca wyszła? E, dlaczego no jest, nie została dokończona? To jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że ewidentnym błędem, jaki wspólnie popełniliśmy w swoim czasie, było dopuszczenie do zbyt wysokich jakby stawek czy marsz zysku. Funduszy zarządzających tymi pieniędzmi emerytalnymi, co rzeczywiście potem prowadziło do takich efektów, które mogą ludzi razić, oburzać, poruszać i tak dalej. No ale to jest pytanie, na które powinni odpowiedzieć premierzy wszystkich kolejnych rządów po 1999 roku, a tych rządów było sporo, bo wszyscy mieli okazję do tego, żeby doprowadzić do małej nowelizacji przepisów w tym zakresie. A czy w tym momencie ta reforma byłaby do uratowania? Proszę pani. Czy z... Pan podpisuje oświadczenie przeciwko. No, ja podpisuję do... oświadczenie prawników, które przedstawia opinię z tego specyficznego punktu widzenia. W przekonaniu wielu z nas to, to, te rozwiązania są sprzeczne z konstytucją, mhm. ponieważ dochodzi do wywłaszczenia niespełniającego warunków konstytucyjnych. W opracowaniu senackiego biura legislacyjnego. To stanowisko nie jest powtórzone, ale co najmniej w czterech innych punktach pokazuje się, że szczegółowe rozwiązania zawarte w tej ustawie są sprzeczne z konstytucją. Więc ze sprawnego punktu widzenia, w moim przekonaniu, ta ustawa budzi zasadnicze wątpliwości, niezależnie od tego, co kto sądzi o takim lub innym systemie emerytalnym. Więc ja podpisałem tego typu oświadczenie. Jak pewnie pani wie. Ponad 100 ekonomistów, tak. wybitnych ekonomistów z kolei zaprezentowało argumenty natury ekonomicznej. Mhm. Jakie mogą być uboczne skutki tych zmian dla giełdy, dla, dla finansów itd., itd. Więc jest bardzo wiele argumentów przemawiających przeciw. W no sobie tak, że... pytań. Czy można byłoby jeszcze teraz ten system uratować? Czy to to Pani, jest pytanie do specjalistów od finansów publicznych, od gospodarki. Jeden z byłych ministrów finansów. Pan Graniecki przedstawił niedawno swoje poglądy na ten temat, twierdząc, że tak, owszem, a to co jest tak naprawdę głównym... Celem czy podstawowym motywem działania rządu, czyli poprawa statystyk w zakresie długu publicznego, jest do osiągnięcia przez inne posunięcia. I Gronicki wymienia całą listę tych posunięć. Czy w każdym przypadku ma rację, czy nie, jest tych propozycji bardzo wiele. Wydaje mi się, że nie były po prostu przez rząd rozważane. Przyjął to rozwiązanie jakby najłatwiejsze. Co powinien zrobić prezydent z tą ustawą, którą zapewne, choć bez pana udziału, przyjmie Senat? Proszę pani, w moim odczuciu prezydent powinien co najmniej skierować ją do kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. A nie następczej? Proszę pani, prezydent ma stać się na straży Konstytucji. I ja nie ukrywam, że trochę mnie radzi taka praktyka, zdarzająca się także ostatnio, że prezydent wygłasza. Opinie świadczące o tym, że dostrzega możliwość sprzeczności z konstytucją, ale nie wnika w to w głębie, tylko podpisuje ustawę. I obiecuje, że dopiero później ją skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Ale tak na razie nie nic powinien być. To nie, nie powiedział no, Nie, nie co jeszcze się tak nie wydarzyło, to, to są pewne obietnice, zapowiedzi. W moim przekonaniu powinien to sprawdzić wcześniej, zanim podejmie decyzję. No ale ja rozumiem, że będzie pod ogromną presją tych racji, dla których tak naprawdę rząd to przeprowadza. No przecież dzisiaj też Sejm odbywa drugie to Projektu ustawy budżetowej, w której skutki tej zmiany dotyczącej OFE już są uwzględnione. I rozumiem, że to będzie wywierało ogromną presję. Najpierw na prezydenta, a jeżeli ustawa kiedyś trafi do Trybunału Konstytucyjnego, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy będą musieli, odpowiadając na proste pytanie, czy to jest zgodne, czy niezgodne z Konstytucją, liczyć się z konsekwencjami dla finansów publicznych. Jak pan, jako prawnik, jako był minister sprawiedliwości, ocenia prezydencki projekt? Ustawy samorządowej. Przede wszystkim chodzi mi o próg frekwencyjny przy referendum odwoławczym, który budzi duże emocje. Mhm. Zwiększony próg frekwencyjny, tak, a z ja drugiej wiem. strony bardzo obniżony. Właściwie nie ma progu frekwencyjnego, jeśli chodzi o inne lokalne referenda. To mi się nie podoba. Po pierwsze, prezydent nie powinien tak doraźnie reagować na jakieś tam wydarzenia. To powinno być bardziej przemyślane. Po drugie, jak wiemy już dzisiaj osiągnięcie wymaganego przez prawo progu frekwencyjnego jest krańcowo trudne. Zdarza się bardzo rzadko w tych referendach odwołujących. Podwyższenie oznacza, że staje się to fikcją. Nie, nie należy tworzyć fikcji prawnych. Dziękuję bardzo. Senator Dziękuję bardzo. Włodzimierz Timoszewicz były premier, był naszym gościem, Beatem Michniewicz. Do usłyszenia.